wiele umów podpisanych z uczelniami zagranicznymi. I nie tylko erasmusowska, ale również wymiana MOST, czyli studenci mogą sobie na przykład na jeden semestr wyjechać. Teraz na przykład na edukacji będziemy mieli taką sytuację, że trójka studentów będzie wyjeżdża do Krakowa na taką wymianę. To jest świetne, ponieważ zmienia się środowisko, zmienia się uczelnie, poznaje się inne miasto. Poznaje się przede wszystkim nowych ludzi. Tak, nowych ludzi, więc naprawdę mają ogromne możliwości podróżowania. Jeżeli ktoś chce, to w ciągu studiów może i zwiedzić trochę świata, i również może gdzieś tam działać i przebywać w Polsce. Także jest to... A CV staje się bogatsze i bogatsze. Tak, oczywiście. Staje się, bo trzeba też powiedzieć, że naprawdę niektórzy studenci są niezwykle aktywni podczas studiów. Oni potrafią zupełnie inaczej teraz studiować, zupełnie inaczej myśleć o swojej karierze albo o swojej edukacji. To są zupełnie inni ludzie niż dawniej. I pamiętam nasze czasy, kiedy jednak pewne takie, no nie wiem, taka bycie na miejscu nas troszeczkę paraliżowało, a teraz oni się przemieszczają. Nie boją się wyjeżdżać, nie boją się podejmować ryzyka. Za co studenci najbardziej cenią sobie Uniwersytet Artystyczny? To pytanie prawdopodobnie do studentów i studentek. Ale też jestem ciekawa, jak to wygląda z tej drugiej strony. Bardzo trudne pytanie, ciekawe i jakby takie właściwie no bardzo, bardzo interesujące, tak? Ale chwilę zastanowienia się, za bezpośredni kontakt. Za możliwości chyba przede wszystkim, bo o tym, co powiedziałyśmy przed chwilą, te wyjazdy. Za indywidualny rozwój, kontakt z artystami na takiej równej stopie, bo to jest i prawdopodobnie też może zbliżanie, czy dostarczanie im wielu możliwości pokazania się już w trakcie studiów. To jest na przykład też bardzo ciekawa i taka rzecz, o której nie wspomniałyśmy jeszcze. Właściwie wszystkie wydziały w czasie studiów bardzo mocno wspierają swoich studentów, jak i również później także. Ale w czasie studiów także. Jest bardzo wiele różnych prezentacji, na których są prezentowani i osoby studiujące, jak i osoby wykładające, bardzo często na równi. I ktoś, kto na przykład z boku przychodzi, wcale nie musi mieć takiej orientacji, czyją pracę, czy co widzi, tak? Więc myślę, że takie może, więc może te możliwości, o których pani powiedziała, tylko tak szerzej niż nawet jak wcześniej wspominałyśmy. Nie wiem, czy Janno... Ja myślę, że w ogóle... Studenci mają sentyment do... Oczywiście ja też mogę powiedzieć, że tutaj to było najlepsze pytanie do studentów. Oni by chyba najlepiej mogli się wypowiedzieć, za co lubią, a za co nie lubią, bo to też można by tak odnieść i zapytać. Natomiast my mamy ogromny kontakt z absolwentami. I to tak jak Justyna powiedziała, dlatego że bardzo dużo organizujemy, na przykład mamy taki, my na edukacji organizujemy takie cykliczne prezentacje, gdzie wykładowcy na równych prawach ze studentami, absolwentami spotykają się przy okazji jakiejś wystawy, organizujemy wystawy i konferencje i wtedy jesteśmy wszyscy równi, nie ma podziału wykładowca, profesor, nie profesor, po prostu jesteśmy równi. I to nas bardzo mobilizuje, stwarza takie nowe okazje poznania się i dbamy bardzo o to, ale też jak spotykamy się z absolwentami, to oni tęsknią do naszej uczelni. Oni gdzieś potem zapisują się na jakieś studia podyplomowe, które również prowadzone są na naszej uczelni i naprawdę czujemy, że ten okres studiowania był dla nich niezwykle ważny i to był też okres poznawania ciekawych ludzi. Mówię tutaj o rówieśnikach, ale również o wykładowcach, z którymi później wiele osób działa zawodowo. Znaczy, uważam, że te studia są poprzez swoją formę są takie bliskie człowiekowi. One mają taki aspekt takiego indywidualnego bycia, indywidualnej rozmowy, indywidualnego programu. To wszystko jednak jest takie nieanonimowe. Skoro już mowa o absolwentach, to w jakim kierunku podążają absolwenci po ukończeniu właśnie Uniwersytetu Artystycznego? Gdzie potem pracują, jak wygląda ich kariera? Bardzo różnie znowu, tak? Bo to jakby właśnie, bo to, że my dajemy tak dużo możliwości, to też i później te drogi kariery ich też bywają bardzo różne. No, oczywiście część z nich jest artystami. Artystkami po prostu i dość dobrze sobie radzą i funkcjonują w świecie i w świecie sztuki, w obiegu sztuki, czasami na rynku sztuki, teraz na szczęście coraz częściej także na rynku sztuki.
Są osoby, które czy też na przykład w świecie projektowym, tak? To też sobie radzą jak właśnie projektanci w świecie projektowym, czy architekci właśnie tutaj starają się stawiać te pierwsze kroki też w takim świecie właśnie już ściśle związanym ze swoim zawodem. To, jeżeli mamy też ten wydział taki związany z teorią, to na przykład bardzo dużo też naszych studentów pracuje w galeriach, w mediach przeróżnych, czyli które promują... Czyli cały czas dookoła sztuki. Tak, no i też jest oczywiście grupa osób, która no, różnie im się życie układa i wtedy też starają się gdzieś nie zapominać o swojej pasji, ale czasami życie weryfikuje, tak? I pracują w różnych miejscach, ale na przykład to właśnie tak jak wcześniej tutaj Anna mówiła, że mamy kontakt z naszymi studentami, bo to jest też tak, że my właśnie bardzo z absolwentami, że bardzo często jest tak, że my mamy ludzi po całej Polsce rozsianych. I na przykład właśnie gdzieś tam w różnych ośrodkach związanych z kulturą, nawet może nie tylko ze sztuką, ale w ogóle z kulturą i dostajemy od nich mnóstwo informacji, co się jakby dzieje. To też jest bardzo takie, no powiem bardzo może banalnie miłe, tak, że właśnie mamy cały czas też od nich taką relację zwrotną, co im się dalej w życiu dzieje, tak? I że tych różnych małych ośrodkach także albo większych. To wobec tego, w jaki sposób możemy teraz zachęcić naszych telewidzów do tego, żeby przybyli na drzwi otwarte Uniwersytetu Artystycznego? Co będzie się działo podczas właśnie tych drzwi otwartych? Czego się dowiemy? Drzwi otwarte, właśnie takie dwa spotkania każdego roku są planowane. Pierwsze spotkanie jest w marcu, jutro w gmachu budynku przy Alei Marcinkowskiej 29 i o godzinie 10. I to jest właśnie takie spotkanie. Drugie spotkanie jest w kwietniu, 14 kwietnia, czyli właśnie tak po miesiącu. I podczas takiego spotkania podawane są informacje o uczelni, o wszystkich wydziałach, na których można studiować, możliwościach, które te wydziały stwarzają, ale również można przynieść pracę i odbywają się korekty tych prac. Czyli wykładowcy przeglądają, doradzają, mówią, co jeszcze warto poprawić, bo to jest jeszcze taki czas, kiedy można trochę do tego czerwca popracować. I myślę, że warto przyjść, ponieważ czasami pewne takie słowa usłyszane od wykładowców dają jeszcze taką możliwość, tak jak powiedziałam, poprawienia czegoś, a jednocześnie dają też taki pewien komfort i może takie sprawdzenie tego, co się do tej pory zrobiło. Myślę, że na pewno warto przyjść i jeżeli ktoś myśli o studiowaniu naszej uczelni, bo ona nadal jest atrakcyjnym miejscem i to widać po ilości kandydatów, którzy zdają na studia. Wiadomo, że na uczelniach artystycznych liczba studiujących musi być ograniczona, ponieważ to studiowanie polega zupełnie na czymś innym. Natomiast nadal jesteśmy atrakcyjni i dlatego warto się starać, żeby uzyskać jak najlepszą pozycję podczas tych egzaminów. Czyli drodzy Państwo, właściwie teraz kieruję słowo do wszystkich młodych, którzy chcieliby się wybrać na Uniwersytet Artystyczny już w przyszłym roku. Drzwi otwarte już jutro, 17 marca, o godzinie 10 startujemy. Tak. Serdecznie zapraszamy. Warto. Trzeba się serdecznie przekonać, zapraszamy. Że warto studiować. Trzeba się przekonać, rzeczywiście, że tak. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. A Państwa już w imieniu Mateusza Borysa zapraszam na słoneczny, mam nadzieję, bo obiecywał, raport.